To może się stęskniliśmy. Po pierwsze, w ogóle stęskniliśmy się za światem, tak? Bo jednak ostatnia sytuacja zmusiła nas do siedzenia w domach, więc kiedy jesteśmy w studiu, możemy być razem we czwórkę, poplotkować, co było, co się działo, mimo że dzwoniliśmy do siebie, rozmawialiśmy, mamy wspólny czat, to jednak to wszystko na żywo jest jednak cudowne. No, Asia przyjechała z nowymi emocjami, opowiada o dziecku, Kasia ma psa, Marcin kupił kaktusa. Jakoś tak. No, nowe emocje. Dla mnie bardziej emocje są, że jestem taka spokojna, bo miałam taki stres przez ostatnie tygodnie, czy wyjadę, czy nie wyjadę. Chciałam strasznie tutaj być, bo wiadomo, żeby program trwał i mnie, żeby tu nie było, to by mi serce pękło, bo to jest tak jak moje drugie dziecko tak naprawdę. Myślę, że każdy z nas jesteśmy zadowoleni, że tutaj jesteśmy razem. No i to jest exciting, że co roku mamy super ludzi, co później coś robią. I co roku mamy, dla mnie to jest adrenalina. Ja uwielbiam metamorfozy tych niektórych ludzi. Są z małego miasteczka czy na wsi i coś ten program naprawdę im daje, zmienia ich życie.